1 lutego 2023, godziny około 16, w oddali widać przebijające się słońce przez ciężkie chmury wiszące nad miastem. Most Osobowicki tuż przede mną. Kanały Odry pod mostem. Światło włączone na kanale Odry przeznaczonym do żeglugi. Oznaczenia właściwe dla transportu rzecznego. Nad mostem górują latarnie oświetlające przejazdy przez ten ważny komunikacyjnie łącznik pozwalający wjechać w przestrzeń miejską od strony poza centrum. W oddali elektrociepłownia, zabudowania sprzed około 100 lat ceglane na dzielnicy, która się nazywa Kleczków, a tuż nad kanałem Odry widać inwestycje firmy Atal. Inwestycja nie dominuje nad zabudową okoliczną. Dostosował inwestor wysokość zabudowy do wcześniej wybudowanych w tym miejscu budynków. Wszystkie piętra posiadają balkony pozwalające korzystać z uroków południowego słońca, które w tym miejscu dominuje. Obok kościół, nowo wybudowany, i część parkingów na różnych poziomach przeznaczonych dla mieszkańców tej nieruchomości. Mamy wieczny, chłodny początek lutego. Słońce od czasu do czasu przebija się przez gęste chmury. Wiatr przepędza chmury, ale na razie nic z nich nie pada. Dziękuję za uwagę.